Marta Szynik-Telesz, odgłosy Góry Zamkowej. Jesteśmy dzisiaj na zajęciach z rytmiki pierwszego stopnia i są ze mną dziewczyny, które się zaraz przedstawią. Ania, Oliwia, Julia. Dziewczyny, powiedzcie, jak to wyglądają te zajęcia z rytmiki? Co wy tam robicie fajnego na takich zajęciach? Która mi powie? Uczymy się przez zabawę. Mhm. Uczymy się też na błędach. Ale jak wyglądają takie zajęcia? Wy przychodzicie i co, najpierw jakaś rozgrzewka? Bo ja nie wiem, jak takie zajęcia typowe właśnie z rytmiki wyglądają. Ćwiczymy na sali. No i tańczymy też do utworów. Przypominamy sobie różne rzeczy. Uczymy się. Co wam dają takie zajęcia? Co rozwijają? No, w sensie mówimy różne rzeczy, więcej o muzyce. Mhm. Wiecie więcej rzeczy o muzyce? Co jeszcze? Rozwijamy też umysł. A podobają wam się te zajęcia? Tak. Dlaczego? Wiemy też, że na przykład w szkole na muzyce lepiej. Już umiemy to, no i nam to pomaga. Ja na przykład bardzo lubię te zajęcia, ponieważ możemy się wiele nauczyć, no i uczymy się poprzez zabawę do tego. Dziewczyny, to do jakiego utworu zaprezentujecie nam dzisiaj waszą interpretację przestrzenno-ruchową? Akwarium Camilla Saint-Saensa. No to w takim razie oglądamy i słuchamy.